Samoloty PZL 130 Orlik służą w 42 bazie lotnictwa szkolnego na Sadkowie do szkolenia podchorążych dęblińskiej szkoły Orląt. W momencie, kiedy przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze kupiło spółkę Port Lotniczy Radom i ujawniło plany budowy nowego portu lotniczego w Radomiu, stało się jasne, że szkolenie podchorążych na Sadkowie nie będzie mogło odbywać się w czasie realizacji inwestycji. Teraz się to tylko potwierdziło. Radomskie Orliki zostaną na czas remontu i wydłużenia pasa startowego przebazowane do Dęblina. Przebazowanie odbędzie się do 41 bazy lotnictwa szkolnego w Dęblinie i tam będą stacjonować Orliki do momentu, kiedy nie zakończy się remont pasa startowego tutaj w Radomiu, więc to jest rzecz absolutnie naturalna, normalna i tutaj nic w tej sprawie się nie zmienia. Po remoncie Orliki powrócą tutaj do Radomia i tu będziemy kontynuować szkolenie podchorążych właśnie w 42 bazie lotnictwa szkolnego. Do Radomia przeprowadzą się natomiast śmigłowce szkolne PZL SW-4 Puszczyk oraz obsługa techniczna tych maszyn. W Radomiu będą się odbywały szkolenia podchorążych na tych właśnie śmigłowcach.